witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Rock, a to jest Need for Speed World. O tak. Być może nie jesteście tego świadomi, ale ja ostatnio zacząłem się przyglądać różnym wyścigówkom, znaczy ścigałkom, grom wyścigowym. O tak, na potrzeby zabawy ze swoim synem, on bardzo lubi wyścigi. I trafiłem na Need for Speed World. Zresztą sami polecaliście mi parę razy ten tytuł, żebym rzucił okiem. No i rzuciłem i wiecie co? Kurde, jest fajnie. Abstrahując na razie od wyścigów, od różnych zawodów i tak dalej, samo jeżdżenie po mieście daje dużo frajdy. Ja wczoraj, bez kitu, wczoraj przysiadłem do tej gry. Wow. Poważne zdarzenie. Wczoraj przysiadłem do tej gry i się spędziłem, ja wiem, godzinę, półtorej po prostu jeżdżąc po mieście, czyli to dokładnie co teraz robię. Ten gracz, ta osoba, z którą żeśmy się przed chwilą minęli, to jest gracz. Jak jesteśmy w trybie świata, takiego wolnego, swobodnego jeżdżenia, to nie mamy szansy zderzyć się z innymi graczami. No to i dobrze, bo pewnie zdarzałyby się sytuacje, że obcy gracze by utrudniali zabawę dla własnej radości, a tego nie lubię. A to jakiś wyścig chyba się odbywał. Zatem, przechodząc do rzeczy, oprócz tego, że sobie można jeździć jak szalonym po naprawdę dużym mieście i pewnie tych terenów tu jest więcej, ja mam do tej pory... mój Boże, czwarty poziom, możecie na górze to zobaczyć. Ja do tej pory niewiele widziałem, tylko to jedno miasto, ale ono jest duże, no i daje dużo przyjemności jeżdżenie po nim. Jeszcze zagramy sobie wyścig dzisiaj, także spokojnie, ja na razie muszę wam ochotę poopowiadać i pokazać wam, jak to wygląda. Wow. Grafika jest bardzo przyjemna, to nie jest, raczej nie może konkurować z jakimiś tam tytułami, które są przeznaczone do gry, właściwie które są płatne, no bo Need for Speed World jest grą darmową, możecie sobie wypróbować. Aha, właśnie, jako że jest darmowa, a ja na pewno trochę czasu w niej spędzę, to możecie mnie dodać do listy przyjaciół. Ja nazywam się tak jak tam na górze, Rock Alone, z tą różnicą, że zamiast O mam wpisane 0. No okazało się, to nie był gracz. Okazało się, że no już ktoś zajął sobie ksywkę Rock Alone w tej grze, więc niestety odpada. Jak spotkacie takiego ktośa, to nie będę ja. Ja mam 0 zamiast O. No to co? Zabawimy się? Jestem ciekaw, ile osób w to gra, sądząc po tym, co widziałem w komentarzach, to trochę może pograć. Okej, okay. Wyszukamy zawodów, można to robić automatycznie. Można też gdzieś na trasie znaleźć zawody. Dołączmy. Co to mamy? Old Quarter. Kierowcy. Aha, to jest zwykły wyścig. A są różne. Dajmy gotowość. Są różne wyścigi. Mam nadzieję, że będę miał okazję pogoń z policją wam pokazać, bo robi fantastyczne wrażenie. Tutaj cała zabawa polega na tym, że oczywiście się ścigamy. Kupujemy samochody i tak dalej, tym podobne. Jeszcze tych rzeczy nie zgłębiłem tak do końca. Ale wyścigi są fajne. Model jazdy jest idealny dla mnie, zręcznościowy. Nawet udało mi się wygrać chyba z jeden wyścig. Tak, jeden wyścig wygrałem. A do tej pory chyba rozegrałem 4-5. Także ja jestem zadowolony. No i co? Jedyny problem to długi czas wczytywania tych wyścigów. Nie wiem czemu tak jest, bo no, wszystkie pozostałe rzeczy bardzo szybko chodzą, bardzo szybko można przeskakiwać między lokacjami, a to wczytywanie jest dosyć długie, także ja was zaproszę do siebie, jak już będziemy na miejscu przy wyścigu. No to jedziemy, panie i panowie. Ja mam tutaj turbo doładowanie. Udało mi się odpalić. Jeżeli umieszczę... Jeżeli jakby moje obroty przed startem znajdą się w odpowiednim przedziale... Kurde, wyszedłem na prowadzenie, niezła jazda. Dobra, ale nie trzymajmy się tego, bo ja jeżdżę tak jak jeżdżę. Teraz użyłem power-upa. Tutaj po prawej, po lewej... To co widzicie, już mnie ktoś wyprzedza, do licha ciężkiego. Po lewej stronie widzicie taki krzyż. To są power-upy, których możemy używać. Jeszcze do końca ich nie znam, ale... ciekawe, co ja teraz zrobiłem. Nie jestem do końca pewny. Może powinienem przeczytać. Ale ja po prostu lubię się bawić. Cholera, pojechałem złą trasą? Nie, tu nie można pojechać złą trasą. Krótko mówiąc, to jest jedna z możliwości. Ale prędkość osiągam, rany, julek. Mogłem pojechać szerszym łukiem. Tamten pojechał szerszym. Kurczę, już mi się skończyło niestety turbo doładowanie. Miałem tylko jedno.
Te rzeczy można kupować za doświadczenie, można też kupować za realną gotówkę. Aha, a propos realnej gotówki. Ja do tej pory jakby grałem bardzo krótko, ale jak na razie nie natknąłem się na takie rzeczy, które by mnie skłaniały do wydawania kasy. Wygląda na to, że można sobie zupełnie poradzić bez tego, tylko że trwa to dłużej odrobinkę. Cholera. Skubany dobrze jedzie. To są gacze, tak a propos, to nie są boty. Więc i tak chyba mi nieźle idzie, zważywszy na to, że to jest mój piąty albo szósty wyścig. No dawaj, ja mam strasznie słaby samochód. Tu oczywiście można... Zająłem drugie miejsce. Ja mam strasznie słaby samochód. Można upgrade'y kupować, nowe auta oczywiście, silniki, opony, koła, ozdoby. Pomalowałem go sobie tak, jak mam samochód w rzeczywistości. O, ale ktoś mnie jeszcze potrącił. No i co? Dostałem... Aha, to co zużyłem. Power up i jeden magnes zużyłem. Ten magnes nie do końca wiem, co, do czego służy. Tu są osiągi mojego samochodu, które możemy modyfikować w zależności od modelu auta i w zależności od tego, co wsadzimy pod maskę. Więc dla osób, które lubią gdzieś tam sobie pogrzebać, pomajsterkować, jest dużo fajnych opcji. Ja jestem... Kurde. No dobra, nieważne. Gram pierwszy raz, nie mogę mówić, że jestem pod wrażeniem, bo to... Zdobywam. No i co? Kurczę, wczoraj też tak miałem. Zająłem medalową pozycję. I nic mi tutaj... Co ja zrobiłem? Nie, nie chcę, nie chcę. O, chyba jakiś błąd. No nie wiem. Nic nie zdobyłem? A nie, coś mi tutaj naliczyło. Ale powinienem też dostać do wyboru, kurczę, jakąś nagrodę. No nie dostałem, no nieważne. Możemy jechać dalej, zobaczymy co to za wyścig. Nie, sprawdźmy sobie na mapie. To są różne fajne rzeczy, na przykład pościg z policją. No, możemy się tam teleportować. Zobaczymy, jak sobie poradzimy. Kurczę, wczoraj to było emocjonujące, naprawdę. Ucieczka drużynowa. W czterech uciekamy. Właściwie to niewiele się różni od wyścigu, bo... Aha, teraz jest wyszukiwanie zawodników, więc ja sobie mogę poszaleć. To wygląda tak jak wyścig, tylko że przeszkadza nam policja. Zawodników chyba jest maksymalnie czterech, tak było przynajmniej... Ostatnio jak się bawiłem. Znaleziono zawodników, dołącz. Okej, okay. Będzie fajnie. Wczoraj jak pierwszy raz to grałem, byłem pod solidnym wrażeniem. Okej, okay, gotowość. A może nie powinienem się tak zachwycać. Ja strasznie ulegam takim emocjom związanym z pierwszym kontaktem z grą. Ale właśnie YouTube daje mi taką możliwość, że mogę sobie opowiadać to, na co mam ochotę. I nikt mnie jakoś, i żaden redaktor mnie nie wytarga za uszy, nie? Każdy może zweryfikować moją opinię, szczególnie kiedy gram w takie darmówki, no bo wtedy można bardzo łatwo samemu zobaczyć i ocenić, nie? No, ja tak to widzę, więc nie robię sobie specjalnie nic z tego. No, pierwszy kontakt z grą jest bardzo przyjemny. Okej, tylko to wczytywanie mnie irytuje trochę. O, szybko poszło. No to uważajcie, policja. Przy policji mamy dodatkowe... różne bambusty. Ten krzyż jest inny, ja jeszcze tego wszystkiego nie widziałem. Aż podskoczył na nasz widok. Tak to wygląda, mam nadzieję... O, proszę. Drużynowy unik. Nie wiem co to było, myślałem, że ten drużynowy unik pozwoli mi uniknąć policji. Nieważne. Następnym razem nie będę w nich wjeżdżał. Oho, ale się chłopaki pokłócili. To było bliskie. Tak, proszę, to jest drużynowa katapulta. Ajajajajaj. Dzięki temu mamy większe przyspieszenie. To użył jeden z graczy. Ciężko jest uniknąć czasami tej policji. A najgorzej jak jadą za człowiekiem. To, co teraz użyłem, to pozwala mi zderzać się z policją. Jakby strącać ich z drogi bez żadnych uszkodzeń dla mojego auta. Szkoda, że nie widzę na radarze policji. Byłoby mi łatwiej. Chociaż z drugiej strony pewnie byłbym przerażony. Wow. Ciśniemy! Kurde, jak pierwszy raz trafiłem na ten tryb, to byłem w szoku ciężkim. To jest taka jazda.
Ostry zakręt, patrz roku co się dzieje. Tak. Nie. Ale się wpakowałem. Aż mi się czarno-biało zrobiło przed ekranem. Kurde, taka jazda była dobra. Okej. No oczywiście, nie doszukujmy się tu realizmu jakiegoś. Dobra, udało się ominąć. Trzeba kurde naprawdę szybko reagować. Jestem zdziwiony, że sobie tak radzę. Też cywile jeżdżą po drogach i na nich można wpaść i się bardzo nieprzyjemnie zderzyć. Okej, udało się. Spokojnie, trzeba się skoncentrować. O, znowu ktoś użył katapulty. Ja też miałem kiedyś te katapulty. Znaczy jak się wygrywa w wyścigach... Ajajaj, tego się nie spodziewałem. Jak się wygrywa w wyścigach, można zdobyć karty. Ale go zmyliłem. I te karty dają właśnie te power-upy. Chyba wpadł na tamtych. Dobra, spoko. Goddammit! Ale ofiara los... Nie! Kurde, przegrałem. Alera. Ale coś tu się jeszcze... Pierwszy raz mi się zdarzyło, no nie. I to jeszcze na wizji. Kurde, Felek. Okej. Dobra, jedziemy. Aha, zostałem z powrotem przywrócony na trasę, dobra. Ale się zmieściłem. Oczywiście to przechwycenie spowodowało, że ilość punktów, jakie dostanę na końcu, będzie raczej mała. Po to właśnie są te boosty, te zderzenia, możliwość zderzania się z policją, strącania ich z drogi. Żeby na takich barykadach, jak człowiek wie, że już nie zdąży umknąć. Cholera. Ja wjechałem na ten. O nie. O matko. Kurde, wjechałem na tę, na kolczatkę. Goddammit, no i co? Będę tak jechał? Zobaczmy przy okazji te rzeczy. A, napełnienie opon, mam takie coś. Ło, no proszę. To też jest jeden z power-upów. Jak to strasznie długi wyścig. Pozostał czas, minuta 40. Ale bym zjechałem. Bardzo mi się podoba to sterowanie. Jak ja się mieszczę w drodze, to jest po prostu cudownie. Ja we wszystkich grach wyścigowych o wszystkie możliwe bandy zahaczam zawsze. A tutaj nie. Także słuchajcie, jeżeli gracie w Need for Speed, wiecie jak mnie dodać. Zapraszam do zabawy! Będzie fa... O cholera. Ja się troszkę zgubiłem. Nie, z drugiej strony jadę. Gdzie mam jechać do licha? Aha, już wiem, tam. Zostało 60 sekund, muszę zdążyć. Czujecie to napięcie? W muzyce? Okej, użyjemy katapulty. To jest katapulta drużynowa, czyli moi sojusznicy też ją dostają. A ten facet pojechał za mną wtedy i też się tam... Aaaa, kurde! Na niektórych zakrętach trzeba użyć ręcznego jednak. Straszne. Muszę zagrać jeden wyścig jeszcze, żeby się zrekompensować. Och, dojechałem na trzecim miejscu. To było straszne. Z reguły mi nie idzie tak źle, ale teraz, kurde, obudowa od komputera mi spadła i mnie wali po nogach. Jestem usprawiedliwiony. Okej. No i teraz proszę, teraz dostałem punkty, jak raz jak jestem poza miejscem medalowym. No nie wiem, co się wtedy stało. Dostałem booster do punktów doświadczenia, a to dlatego, że jakby jeden z elementów takich rozpoczynających grę to jest właśnie 500 punktów tej gotówki. Za tą gotówkę można kupić booster do ilości zdobywanych punktów doświadczenia i do gotówki. I teraz dostanę kartę
100 punktów reputacji dostałem. No, taki tam, nie wiem jeszcze do końca, do czego reputacja służy. I mogę też, awansowałem i mogę wybrać nową umiejętność. Dajmy sobie na eksplorację. Tu jeszcze nie mogę. O proszę, radiowozy. Naucz się umiejętności. A co mi tam? Na razie szaleję, można kilku kierowców stworzyć, więc... Więc bawię się. Poszukamy jakiejś innej trasy. Zobaczymy, czy tutaj na mapie jest coś ciekawego. To jest jakieś miejsce spotkań. Nie, spokojnie. Jeszcze raz policję spróbujemy. Dołącz czy teleportuj? Można już od razu się dołączyć zdalnie jakby. No dobra, to zanim złapiemy sojuszników, znaczy znajomych czy coś, to ja sobie pojeżdżę po mieście. O, już jest? Kurczę. Nie można sobie poszaleć. Jestem gotowy, ja sobie poprawię tą obudowę od komputera. Ja pierniczę. Co za dzień. Jakby ją ustawić tutaj? O! Już szczytywanie. Ciekawe czy... No właśnie, kurczę. Goddammit! Fuck! Okej, widzimy się za chwilę. Nie widzimy się za chwilę, kurde, już gotowi! No i będę z tą blachą na nogach, a pierniczyć! Aż się spociłem, kurde, do ostatniego wyścigu. Teraz się trzeba przebić przez tego jednego kolesia. I potem już jakoś pójdzie. Trzeba uważać, żeby nie trafić na tą... Dobra, co ja tu mam? Bo przez te stopy można spokojnie przejeżdżać. Bo tam nie ma kolczatki. Na razie prowadzę. Wow! Nie jest tak... Nie jest taka prosta sprawa się zmieścić tutaj. Skisy. Przejedź! Dobrze. Na tych blokadach drogowych... policja też się zacina, więc... proszę bardzo. Unik drużynowy. Nie wiem, co to jest do końca, ale... Ja użyłem katapulty. Cała drużyna dostaje tą katapultę, ale policyjne wozy naprawdę są szybkie. Okej, spokojnie, przyjrzyj się. Tędy. Przejechałem przez blokadę, tak jest. Trochę trzeba po mieście pojeździć, bo te wszystkie trasy są organizowane oczywiście w mieście. Znaczy, gracze nie kolidują ze sobą. Zostają chyba odizolowani wtedy na czas wyścigu. Ale można trochę po mieście pojeździć, żeby się nauczyć, gdzie są skróty i takie rzeczy. Shit! Kurde, no. No nie. Znowu to samo. Ja cię kręcę. 10 sekund. Kurde, wczoraj przejechałem tak pięknie. Bez aresztowania. Dobra, zaraz dołączę do tego. Okej, jeszcze jestem przez chwilę nietykalny. Ooooo! Przejechaliśmy, dobra, spokojnie. Pojedziemy tędy. Goddammit, znowu to samo! Aaa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 
rany boskie. Nie, już więcej nagród to ja nie dostanę. Kurczę, pieczone. No i znowu coś nie działa. No nie wiem, nie wiem. A może ja coś źle robię? No i tyle. No i tyle. Kurczę, pieczone. Ile to już trwa? A dobra, to już wystarczy. Kurde, ja bym pograł w to naprawdę. Ja sobie pogram. Ja sobie pogram i jak będziecie mieli ochotę jeszcze coś obejrzeć z tej gry, to dawajcie mi znać w komentarzach. Spróbuję następnym razem pograć i tak nie lamić strasznie. Kurde, jednego wyścigu nie ukończyłem, ale raz zająłem drugie miejsce, nie było tak źle. Zatem pozdrawiam was bardzo serdecznie. Trzymajcie się. Papa, to był Need for Speed World. Linki wszystkie najważniejsze znajdziecie w opisie, więc jak ktoś będzie chciał sobie pograć,
to jak najbardziej będzie mógł z tego skorzystać. Pa, pa!